Lagi są out. Tylnie koło jest out. Zbliżamy się powolutku do momentu, w którym umiera większość projektów, czyli rozebranie pojazdu. A później, kurwa, widzicie, że na OLX-ie jest... No, jest motor, kurwa, tyle, że trzeba sobie go samemu złożyć. Także zobaczymy, jak to się potoczy. No, a więc wracamy do... tego czegoś. Wybaczcie, że będę trząsł z kamerą, ale no, nagrywam to z ręki wszystko. Trochę was oszukam, bo powiem wam, że nie nagrywałem paru rzeczy, które robiłem. Mianowicie, jak widzicie, nie ma już widelców. Znaczy no, przednie koło jest rozkręcone, tutaj mam lagi. No i tu jest stara opona. To jest 2.50 na 17, no bo taki jest rozmiar przedniej felgi. I tutaj przyszła mi nowa opona. Pardon. I to jest 2.75 na 17, więc powinna pasować. Jedyna rozpina jest taka, że ta opona jest oponą bezdętkową. Ta opona jest oponą dętkową. Oczywiście zamówiłem dętkę 2.75 na 17. Tylko nie wiem jak z tą felgą teoretycznie, bo chyba można założyć bezdętkową oponę z dętką w środku na bezdętkową... Boże, na dętkową felgę. No ale to wyjdzie w praniu, szczerze mówiąc. Dodatkowo tarcze z przodu są w naprawdę dobrym stanie. Tutaj wszystko porozkręcałem. Plan jest taki, że w sumie tą felgę chcę, to podkręcam wszystko. I tą felgę wezmę sobie i umyję pod prysznicem porządnie. Później ją delikatnie zmatowię papierem tam, nie wiem, wodnym, whatever. I felga będzie w kolorze czarny mat. Tak samo, no felga będzie w kolorze czarny mat i tak samo te lagi, które już widzieliście, pomalowałem dół na czarny mat. Tak mi się podoba. Już z jednej zdjąłem maskowanie tutaj, żeby tego nie pomalować, czasu na drugie jeszcze leży. I to nie jest problem, powiem wam, bo to fajnie mi się wydaje wyszło. I fajnie się będzie z całością, szczególnie z tym białym paskiem przedniej opony komponować. Natomiast najciekawsza rzecz w trakcie, jak się wziąłem powiedzmy za przód. Aha, chcę zrobić jeszcze z przodu, bo postanowiłem, że najpierw zrobię sobie przód motocykla, później się wezmę za robienie tyłu, bo tutaj będzie trzeba wykminić tylny błotnik na koło, żeby jakiś był. I pomysł jest taki, oryginalnie dokręcany był tutaj po przeróbkach przez poprzedniego właściciela do tego i był w takiej pozycji gdzieś tutaj. Oryginalnie stąd, tylko że tu jest oczywiście poucinane w pizdę wszystko. Stąd wychodziły, nie wiem jak nazwać, sporniki pod tylny błotnik. I one razem z tylnym błotnikiem były skręcane i było na tyle sztywno, że na tym błotniku mogła siedzieć druga osoba, tak? Pasażer. Tutaj nie potrzebuję, żeby pasażer wchodził na ten motor, więc to nie będę tego odbudowywał. Także mój zamysł był taki, że to wywalę, te sporniczki tutaj, czy tam uchwyty na tylny błotnik, które są tak chujowe, że szkoda gadać, przerzewiałe. I tylny błotnik dostanie uchwyty w tej tylnej części ramy, tak? To rozkręcę wszystko. Przykręcę sobie tutaj koło z tyłu, dlatego jeszcze z tylnego koła nie zdjąłem opony i nie kombinowałem z zakładaniem tej tylnej opony. Przykręcę sobie wszystko, znaczy no założę oś i z tylnym kołem, żeby mieć wymiary, żeby wiedzieć w którym miejscu te wsporniki tutaj przyspawać. Jakiś tylny błotnik kupię i będę coś próbował dopasować, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast dzisiaj, przy tym przednim kole, pracę, chcę zrobić przód, także odkręcę zaraz zegary, odkręcę lampę, zdejmę to, tą część chcę wyczyścić przede wszystkim, więc pójdzie pod prysznic razem z przednim kołem. Zegary na pewno nie będą te zegary wylatują stąd, są kurwa w takim stanie, że się rozpadają w palcach, więc chuj z nimi. Kupię jeden jakiś ładny, estetyczny, mały zegar, który będzie spełniał funkcję, jakiś multifunkcyjny może. Jeżeli chodzi o lampę, to tak, muszę poszukać klosza, bo ten jest zdecydowanie, no nie wiem jak się mówi na klosze, no, zadymiony, przyśniedziały, porysowany jest zresztą w chuj, nie wiem czemu. Tą ramkę zostawię chromowaną, tył lampy oraz uchwyt oczywiście, czarny mat w 100%. Wiązka elektryczna będzie robiona oczywiście przed oddaniem do piaskowania, znaczy robiona. Pomierzę sobie wszystko, przymierzę nową wiązkę, która mi przyszła, ale to na pewno nie w tym odcinku, jeszcze w chuj czasu do tego przyjdzie. Tutaj jest oryginalna kierownica, jak widać, pięknie przerdzewiała. A tutaj mam kierownicę,
trochę niższą, jak widzicie, porównamy je. Będzie zdecydowanie troszeczkę niżej siedzieć i szerzej. Znaczy, jeżeli chodzi o szerokość, wydaje mi się, że jest taka sama, tylko po prostu pod innymi kątami. Także i tak jeszcze to dziadostwo zdejmę na dół i sobie postawię tutaj, przykręcę kierownicę, przyczepię siodło i siądę, żeby sprawdzić, czy ta kierownica mi pasuje. Dlaczego ją kupiłem? Ponieważ kosztowała 42 zł równe, czyli 420 i ma dokładnie 69 cm długości, także wiem, tania kierownica, strach aż, no ale zobaczymy, no. Przymierzę ją, no teoretycznie ma się jakoś trzymać, no widziałem, dostałem z nią jakieś papiery z certyfikatem, że to nie jest jakieś tam byle rurka, tylko faktycznie niby jakaś kierownica do jakiegoś kurwa dziecięcego crossa, no ale jest. Może fajnie wyglądać. Następne, co bym chciał zrobić, też pewnie nie w tym odcinku, odkręcić silnik, odkręcić od niego linki, silnik wyjąć osobno. I tak, ja nie będę remontował tego silnika, znaczy czy tam go dostrają i tak dalej, ja go po prostu oddam. Ile kosztuje remont takiego silnika? 300 wy? I zostanie zrobiony przez profesjonalistę, więc sam silnik. Teoretycznie mógłbym powymieniać olej, ustawić gaźnik i on wychodził, więc to jest jeszcze taka sobie decyzja, no do podjęcia przede wszystkim, więc zobaczymy. Tutaj jeżeli chodzi o pompę hamulcową i manetkę, no to wiadomo, że ta się do niczego nie nadaje. Tutaj popatrzcie, tutaj była jakaś guma i za tą gumą pokazywany był poziom. Zresztą jest przezdrowiałe, szkoda gadać. Kupiłem już nowe za dajże 7 dyszek kosztowało i z tego powodu jestem znerwowany, że to kosztowało 70 zł. Tutaj są części, żeby to pomontować wszystko, cała reszta. I na następny dzień Allegro podpowiedział mi dokładnie taką samą, tylko czarną, czyli już w tym kolorze, w którym ostatecznie będzie, oprócz tego, oprócz, kurwa, no nie manetki, tylko tego, klamki. I okazało się, że jest to teoretycznie takie samo, kosztuje 30 zł mniej niż ja dałem, tam, no licząc przesyłkę, bo tam akurat ta czarna miała Allegro Smart, to nie miało, no nieważne. I okazało się, że nie jest oznaczona, że pod ten model niby, tylko pod 50-tkę jakiś skuter. A prawda jest taka, że to też była 50 oryginalnie, więc ja nie wiem, czy to siła pompy, kurwa, ma jakieś znaczenie do tego, jeżeli to jest 107, a nie 50. No nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, żeby przy takich zmianach pojemności były takie różnice, no ale może, no nie wiem, nie znam się na tym. No wiem, że tamta była tańsza i ładniejsza po prostu, a i jest dokładnie tak samo wygląda i w tym samym miejscu ma oczko. Aha, jednego nie pokazałem. Tutaj w tych nowszych już to oczko, za którym widać płyn, to już jest plastikowe, nie gumowe jak w tym, więc to, no, wydaje się po prostu lepsze i cała reszta, no, jeden do jeden, tylko w innych miejscach jest parę drobiazgów wizualnych, bym powiedział. Dobra, także tak. Najciekawsza sprawa. Muszę tutaj odłożyć te pomalowane lagi. Teraz tak, no przyszedł mi przedni błotnik, jest plastikowy, ale przymierzałem już go do teoretycznie troszeczkę wyższej opony do tych lag i będzie pasować i nie będzie obcierać i ten błotnik też i tak zostanie pomalowany w taką grafikę, w jaką zostanie bak i tylny błotnik pomalowany. Taki jest ogólny zamysł, dlatego go tutaj mam, bo po prostu przymierzałem, także go tutaj odłożę. Jeżeli chodzi o tylne koło, moment, jeszcze zębatkę muszę znaleźć do tego. Tak, tutaj mam części. Tutaj jest, to też zostanie pomalowane na czarny mat, no tutaj są, te klocki nie są w jakimś tragicznym stanie, więc raczej je zostawię. No i to jest hamulec z przodu na tarczę. I tutaj mam zębatki na tył, nową i starą. I tylna opona. I teraz tak, wskażcie mi cztery różnice. No właśnie, kurwa. Tutaj jest coś najanuszowane w chuj. Nawet nie wiem, jak to ująć. I oprócz tych tutaj, nie wiem, kurwa, jak to nazwać, prostokątów, które wchodzą w te gumy stare. I tak kupiłem nowe, także te gumy będę wymieniać tutaj. Także, jak widzicie, tutaj jest guma. I ona jest wytarta. Już, znaczy, no, sparciała, po prostu stara, chujowa. No, rozpada się w palcach. Dosłownie. Oprócz tego, znalazły się tu jakieś śruby, które wchodzą w... Może chcę to tak. Jest na odwrót założone, więc to mam nadzieję, że zrozumiecie. Które nachodzą tutaj, kurwa, na jakieś podkładki przyspawane do tej zębatki.
chuj wie w jakim celu, no co poprzedni właściciel miał na myśli. Ponieważ widzicie teraz obok zdjęcie oryginalnej felgi, która kosztuje notabene 300, więc wolę to odratować, niż wydawać 300, bo tutaj nie ma dużo roboty. No i tych kurwa tutaj śrub nie ma. I tak samo, jeżeli chciałbym założyć oryginalną, nową, znaczy oryginalną, no wyprodukowaną zębatkę, zamiennik na to koło, no to te zębatki wychodzą, znaczy te zębatki, przepraszam, te śruby wychodzą w miejscach, gdzie to są kurwa jakieś podkładki dospawane. I teraz tak, ważna sprawa. Czy chodzi o to, że oryginalnie 150 i sama zębatka w tych gumach po prostu za każdym razem jak się puszcza sprzęgło jest przekazywana moc i łańcuch szarpnie zębatką, że one mają tutaj delikatnie amortyzować ten ruch tej zębatki w tych gumach. I przez to, że silnik został, góra silnika została zwiększona do 107 pojemności, a nie 50, poprzedni właściciel postanowił dospawać kurwa jakieś 4 śruby i na te śruby dopierdolić kurwa dokręcenie tej zębatki na stałe, dosłownie, żeby zawsze była w tych samych miejscach, bo tutaj mi się wydaje, kurwa stój, mi się wydaje, że i tak jak się szarpało tym, to czuję, że to jest mocno wyrobione, że i tak ruszało tym. Także ostatecznie chyba po prostu zignoruję istnienie tych śrub i przykręcę to normalnie tak jak było fabrycznie oryginalnie i zobaczymy. Poza tym, jeżeli nie, to ta zębatka jest po prostu do umycia, bo jak tutaj przymierzałem i długość zębów jest no taka sama prawie jak w tej nowej. Kwestia jakości wykonania nowej też jest bardzo wątpliwa, no ale tylna zębatka z zębatką silnikową, tutaj wychodzącą ze skrzyni, z nowym łańcuchem kosztowała 60 zł. No to ja nie mam wątpliwości, że to jest jakoś super wykonane, czy coś. Także zobaczymy. Jeżeli chodzi o ten, o to dziadostwo, no to nowe gumy zdecydowanie będą potrzebne tutaj. Też pójdzie do mycia, tylko nie w tym samym czasie pewnie. No i te nowe gumy, no są po prostu kurwa nowe. I właśnie o to mi chodzi. Dałem za nie 20 zł bodajże. Niecałe. Za 4 sztuki, bo są 4, nie? I czy poprzedni właściciel po prostu chciał oszczędzić, kurwa, na wymianie tych gum i dopierdolił dodatkowe mocowania? Czy może jak chciał to wymienić, to te części nie były dostępne? Czy faktycznie przez teoretyczny wzrost mocy silnikowej postanowił po prostu usztywnić jeszcze tylną zębatkę. Nie rozumiem tego, nie wiem o co chodziło. To jest najgorsze, jak musisz się domyślać, co ktoś kurwa zrobił i teraz po nim kombinować. Tutaj chyba nic nie ma, tak, to jest puste pudełko. Wydech oczywiście też pójdzie do mycia cały. I no też tutaj znowu poprzedni właściciel coś oszczędzał kurwa materiał, jak mi się wydaje, bo jest to pomalowane jakąś farbą, ale chujowo i ta farba schodzi. Na pewno to nie była farba żaroodporna, mi się wydaje. Na szczęście teoretycznie, no kupiłem farbę, puszkę sprayu czarny mat żaroodporny i pomaluję cały wydech po jego wyczyszczeniu i przejechaniu papierem ściernym na właśnie czarny mat żaroodporny i na to jeszcze i tak nałożę bandaż termiczny taki złotawy, żeby fajnie wyglądało, bo nie oszukujmy się, przy tych pojemnościach te bandaże termiczne chuja dają oprócz fajnego wyglądu. I to na razie tyle, także powoli się biorę za zabranie przedniej felgi do mycia, ale zanim to zrobię, biorę się za rozkręcanie no tutaj przodu, nie? Półki i tu dołu lampy i takich tam. Także jako, że nie mam uchwytu na czoło, nagrywam to z telefonu, nie mam GoPro, bo mnie kurwa nie stać, nie oszukujmy się jeszcze. No to zobaczycie po prostu, jak to już będzie zdjęte, pokażę wam, jak to wygląda wszystko i na razie tyle ode mnie. Także widzimy się za chwilę. No dobra, a więc udało się odkręcić lampę najpierw. Wybaczcie, że no nie robię timelapsów z tego, jak to odkręcam, bo po prostu nie mam do tego sprzętu. Jest w chujowym stanie, może się ją uda odratować. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o kabelki, jak się sfokusuje tutaj tak, to wyglądają w ten sposób. I tutaj wygląda to w ten sposób. Myślałem, że to jest nadurtowane coś, okazuje się, iż nie! Ponieważ tu mam nową wiązkę i tu wszędzie mam właśnie takie, kurwa, wsuwki, nasuwki, kurwa, dramat, kurwa, no nie wiedziałem, że tak to robią, że nie na wtyczkę, kurwa, że nie jest łatwiej wtyczką zrobić, tylko kabelki, tak. No nieważne. Zdjąłem, jak widzicie, tą górę tutaj. Tutaj to, szczerze mówiąc, to łożysko nie wygląda w złym stanie. To
Ten smart nie jest jakiś rozjebany. Wiadomo, że jest syf, no bo kurwa stał ten motor na zewnątrz. Więc nie wykluczone, że te kulki po prostu stąd zdejmę. Wyczyszczę, nałożymy nowy smar i to będzie śmigać tutaj normalnie. Jeżeli chodzi o dolną część łożyska, to jest tutaj i też nie wygląda źle, powiem wam. No nie wiem, no nie znam się na tym, ale ogólnie kierownica źle nie chodziła, więc to jest, myślę, że kwestia wymiany smaru na jakiś ładny i umycia tego ładnie. Teraz tak, co z tą rzeczą tutaj, półką? O, to jesteśmy przy stole. I tak. Tu jest spoko, w miarę, jest to do doczyszczenia, myślę. Najlepiej by to było wypiaskować, ale nie mam takich narzędzi. Tu, że pod spodem jest trochę rdzy, to trudno wyczyszczę to papierem ściernym. Na zewnątrz to wyczyszczę papierem ściernym. Raczej uda się osiągnąć to, co mam zamiar osiągnąć. Jeżeli chodzi o tą część, no to odkręciłem te pierdolniki, którymi się ostatnio wbił pod paznokieć, na którymś tam filmiku. One były tutaj, nie wiem do czego to było, nie wiem co to było. Jeżeli ma być szczery, tu jest uchwyt na lampę, który właśnie poluzowałem i będę odkręcać. I cała reszta, ta druga, to drugie łożysko siedzi tu na dole po prostu. I to się fajnie uszczelnia. Znaczy uszczelnia, usztywnia. Nie było żadnych luzów. Smaru jest najebane od chuja, dosłownie. Także to jest wszystko do, po prostu do umycia. Spód jest do przemalowania. Oczywiście tu zamaskuję wszystko, jak to już ładnie oczyszczę, bo ten smar trzeba powycierać, trzeba to umyć. Uchwyt na lampę, no po prostu odkręcę najzwyczajniej w świecie, też go umyję i niestety chrom na nim jest, nie wiem jak to ująć kamerą, o teraz się może uda, chrom na nim też jest przejedzony, jeżeli to był chrom, dramat, także to też raczej zostanie na czarnym odmachnięte, no i powolutku i do przodu, no i zbieram materiały, żeby skleić ten odcinek, żeby było, nie? Także dobra, to odkręcam, już w sumie zlazło. Uchwyt do lampy. No i jest. Razem z prowadnicą, kurwa. Nie, tu jest jakaś druga śrubka, której nie ma tutaj w tej wersji, którą dostałem tego motocykla. No trudno. Dobra, to tyle na razie. Następne sceny, jak myję te rzeczy, później jak je maluję może i planuję zrobić tak, że front, felgę z oponą, wszystko złożę do kupy i odstawię na bok i front motocykla będę miał zrobiony, a później się wezmę za resztę, najzwyczajniej w świecie tu leżą zegary, a później się wezmę za wiązkę elektryczną, zdjęcie baku, wiązkę elektryczną, ogarnięcie co do czego ma iść, jeżeli mam być szczery, to niewykluczone, że nawet nie będę tego robił sam, bo przeraża mnie to zupełnie tak samo jak zagadanie do dziewczyny na ulicy, robienie tej wiązki elektrycznej, także bardzo mnie to przeraża. No i później się weźmiemy za, tak jak mówię, zdjęcie baku. Związką się jeszcze zorientuję, jak będzie. Niewykluczone, że się wezmę za ogarnięcie tylnego błotnika, tylnego koła. Bo to jest, kurwa, jakiś dramat, nie? To naprawdę, znaczy to jest wszystko do wyczyszczenia. Tutaj już oponę zacząłem przecinać, żeby ją zdjąć w którymś miejscu. Tu. Ale stwierdziłem, moment. Ja potrzebuję wiedzieć, jaka grubość opony, jak to będzie siedzieć. Żeby wiedzieć, w którym miejscu wymierzyć błotnik, tak? Żeby siedział. Także ze zdejmowaniem opony jeszcze poczekam z czyszczeniem felgi z tyłu. Najpierw sobie tutaj, tak jak mówię, domierzę błotnik i dopiero jak domierzę błotnik z tyłu, jakiś znajdę, to się wezmę za wymienianie tych gum. Tutaj zamontowanie zębatki, zamontowanie koła z tyłu. No to dopiero też jak rama przyjdzie gotowa. Bo nie wiem po prostu, skąd te śruby się tam wzięły. Nie wyglądają na oryginalne. Więc no cóż, dobra, ja zacznę tutaj sprzątać, reszta będzie z kowalem spod prysznica, jak wszystko myję i później jak maluję i jak złożę ten front. Także dzisiaj odcinek będzie cały o froncie praktycznie. No, więc pora to umyć, także zaraz to popsikam, pomyję, no i zobaczymy. No i dobra, jest to umyte, światło nie jest najlepsze. Ale jest parę problemów wciąż, no tutaj na przykład rdza wyszła, to będę musiał to papierem ściernym przejechać. Rdza po prostu najzwyczajniej w świecie wychodzi. Tutaj w niektórych miejscach też, tak tutaj. To jest rdza po prostu. No i tu w środku. Na to nic nie poradzę. Niestety. Ale od środka to nie widać, nie? Dobra, jeżeli chodzi o felgę, to wygląda nie najgorzej mimo wszystko. Myślałem, że będzie gorzej.
No dobra, idę to odstawić, żeby to wyschło. Jak wyschnie, to się biorę za składanie przedniego koła. Nałożymy oponę. Jeszcze pomaluję felgę. Chyba. Nie jestem pewny, czy mam malować w końcu, czy nie. Zobaczymy. No, to będę z wami szczery. Od momentu, kiedy mam tamte nagrania, minęły jakieś 3 miesiące. Przez te 3 miesiące powolutku sobie robiłem parę rzeczy, ale albo zapomniałem, żeby nagrywać, albo nie chciałem się najzwyczajniej sieci nagrywać. Tak wam wspomniałem chyba na filmiku, jak teraz to przejrzałem. No nie mam GoPro i uprzęży na głowę, czy tam na klatę, żeby to po prostu klikać rec i nagrywać. Tylko przeważnie musiałem po prostu telefon do ręki brać i nagrywać. Także no... Z rzeczy, które się wydarzyły, rozmontowałem motorek prawie że do gołej ramy. No i jest 3 miesiące później, już się robi ciepło, jest 4.4.2020. Popełniłem parę błędów. Pierwszy z nich, no to urodziłem się, a drugi z nich jest taki, że nie robiłem sobie zdjęć części. Były złożone, jak je rozkładałem po kolei. Na szczęście mam te nagrania teraz, jak na to patrzę, więc to jest sztos. Bo dzięki tym nagraniom będę wiedział, jak to odbudować z powrotem. No i nie przedłużając bardziej, no przeskoczymy do następnej części, której dosłownie z dzisiaj jeszcze mam chyba ręce ujebane delikatnie, bo sobie nie domyłem. Jak się wziąłem za mycie ramy i za składanie tego frontu do końca. Także przeskoczymy do materiału. Dobra, nowe lepi są zamontowane. Szczerze powiedziawszy, na dzisiaj koniec mam dość. Ale to jakoś będzie wyglądać ta półka. Podoba mi się ta jakość nagrywania, bo nie widać trochę chujowni, która wyszła przy malowaniu. Ale jest git. No i jak powiedziałem chyba wcześniej, no ogólnie na ten dzień miałem już dość, zrobiłem dużo, naprawdę pomalowałem felgę. Ona jest tylko wstępnie założona na szpieniu, pomalowałem
półkę, pomalowałem uchwyt na lagi i pomontowałem to wszystko do kupy. To nie jest teoretycznie dużo, ale cieszy przede wszystkim, cieszy. Tutaj wyciąłem nagranie dźwiękowe, bo po prostu słabo to brzmi. Jeżeli chodzi o półkę, to jestem zadowolony z tego, jak wyszło z tymi trzema śrubami chromowanymi. No i ta kierownica na razie wygląda na to, że pasuje. Zobaczymy jak będzie w przyszłości. Także ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie. Nie wiem, kiedy będzie następny update. Mam nadzieję, że nie za następne 4 miesiące, bo teraz jest naprawdę ciepło i fajnie się to robi w garażu. Także, czy tam obok garażu te rzeczy. Także zobaczymy powolutku i do przodu przede wszystkim. Dobra, jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Czy pas,